Dzień dobry. Witam na moim kanale Odyniec Senior z tej strony. Jestem dalej w jastarni. Za chwilę idę w tamtą stronę, za molą. Chociaż ci, co fruwają i instruktorzy mówią, żebym szedł w pewne miejsce, na 3 km stąd, w głąb. Ale ja tam nie pójdę, chyba że mnie zawiozą i przywiozą. Także widzimy się zapewne w wodzie. Jestem już po drugiej stronie mola, tak jak mówiłem. Tam idę, w tamtą stronę, w stronę portu. Zobaczymy, co tam w wodzie piszczy. Jak coś znajdę, to się włączę. Jakaś duża moneta. Nie wiem, co to jest, ale duża. Może poczyszczę ją, to się dowiem. Lecimy dalej. Fruwają, normalnie fruwają. Uśmiech. Kapsel. Biło na piątkę. Zobaczymy, co tu jest. To jest grząski teren. Nie słyszę żadnych... A co tam słychać? Nic nie widać. Nie wykopałem. Co to jest? 50 groszy. Wszystko. Ale wieje. 20 groszy znalazłem na plaży. Znaczy się piesek znalazł. I szczeka, że mu nie dałem. Nie podzieliłem się. Na samym wierzchu Ziko. Tu będzie dwa Ziko. Tak mi się wydaje. O, jest na wierzchu. To jest dobre. Tu coś pisze. Ale chyba nie. Nie ma. Jest bez okno. Na plaży działam. Mam Ziko. I kapsla. Piknie tu! Znowu mnie atakują. Takie
coś znalazłem, ale nie wiem co to jest. Bo chyba po rakietnicy czy na coś. Zabieramy to. Koniec. Zmarzłem trochę, bo woda cieplejsza niż powietrze. Czas na zmianę postoju. Jadę do Juraty. Jest godzina po 6.20, zdaje się. O, 35. Zrobiłem sobie zakupki i jedziemy. Widzimy się na miejscu. Jestem w Juracie. Tu jest przejazd kolejowy. A tam jest dojście do plaży. A tutaj prościutko na molo na zatokę. Także bierzemy się zaraz. Nie ma na co czekać. Idziemy od razu na plażę. Jest 7 godzina rano. Także potem się przejdę na drugą stronę, na zatokę. Także widzimy się na plaży. Jestem już, ale duże plaże. Ja cię kręcę. Jeździ łazić. Na razie nie widzę konkurencji. Zaczynamy. Tu powinna być monetka. 2 ziko. Tak mi się wydaje. Tak mi się tylko wydawało. Do torby. Pal start, lecimy. Jest pierwsza złotóweczka. No to dobrze się zaczyna. O, sorki. Co jeszcze jest? Jest 2 ziko. Jeszcze lepiej normalnie. Dobrze. Przelecę jeszcze maszynką i będzie ok. 2 ziko. Nie ma więcej. Nie ma, lecimy. Jest następne ziko. 2 ziko. Dobrze jest. Bogata plaża. 2,50 z tego dołka. Ciekawe czy tu jeszcze coś jest. Lecę jeszcze urządzonkiem. Jak będzie coś, to się łączę. Tu jest 5 albo kilka monet. Jest 5. Coś tu jeszcze jest. Jest 2,50. Haha, fajnie. Dycha w jednym miejscu. Ekstra. Jeszcze przelecę tutaj, tym. Tu chyba 5 jest.
taka piąteczka. Pięknie biło. Jakiś e-papierow. Lecimy. Co to za moneta? Chyba złotóweczka. Piąteczka. Jest tu jeszcze. Wbiła się jak... Nie ma. Szkoda. Piątka obstawy nie miała. Wejście numer 61. Jest dwójeczka. Jesteś tu jeszcze? Jest. Jest złotóweczka. Jest coś tu jeszcze? Trzy ziko. Lub złotych, jak to woli. Dwa ziko. Konkurencja, widzę. Właśnie spotkałem widzów. Jak znalazłem złoty 50. Nie nagrałem tego. O, też szukają, widzę. O. Powodzenia. Dwa ziko koło baru cały czas się kręcę. Już ponad 2 godziny jestem na nogach, ale jeszcze pochodzę. W tym samym miejscu jeszcze ziko było. Muszę tu dokładnie przejść. Tu coś jest, ale też i linia wodna. Zgaduję. Tu jest piątka albo jakiś grosik, ewentualnie wkręt. Jest piąteczka. Lubię to, uwielbiam to. Lecimy. Ziko, cały czas jestem między barami. Lecimy. 2 godziny 10 minut. Chyba coś koło tego. Około 30 zł. Plus łuska wyszczelona, e-papieros i coś tam jeszcze, jakieś inne śmieci. Da się, da się. Idę teraz się napić kawusi. A zjem coś, a potem pójdę do na zatoczkę. Miałem przed autem burdelik, jeszcze tam został. Pozbieram to, bo pewno tu 2 noce zostanę. No i jest jako tako. Zaraz będzie pociąg jechał. Jedzie. Na hel. Sprawa zaliczona, idziemy na zatoczkę, na molo. Gdzie tu jest przejście? No to widzimy się na podmolo. Jestem już w wodzie, przy molo. Już mnie śledzą drony. No zaczynamy. Jak coś znajdę, to się włączę. Jest pierwsza złotóweczka. Lecimy. Wszystkiego nie będę nagrywał. Coś wykopałem, ale zobaczymy co. Pewno groszówki. Albo i nie. A, jest groszówka. Dwie monetki. Mam widzów, którzy non stop na mnie patrzą. Lecimy dalej. Odeszłem od mola, bo tam same jedno groszówki. Ludzie rzucają jak do fontanny, na szczęście. Cieplutka woda, fajna.
tu jak dalej coś, jakiś sygnał będzie, to przynajmniej będzie jakaś inna moneta większa. Już 10 monet wyciągnąłem, bo przy tej złotówki, którą sfilmowałem. Tu powinna być dwójeczka. Jestem pod molem. Jest. Jest dwójeczka. Niedawno spadła. No, dobrze jest. Dwójeczka. Nie. To jest piąteczka. Lecimy. Dalej. Krętkę? A przed chwilą sprzedałem nakrętki za setkę. Jestem tutaj. Po 100 złotych na osobę? No. Po obiedzie znowu idziemy na wodę. Stówkę znalazłem. Następne 4 złote. Dobrze jest. Śrubkę. Śrubkę. Takie coś. Miedziucha. To jest jakaś ta. Ciekawe za ile się sprzeda. Prążoletka czy coś takiego. Nic nie sprzedaję w Lombardzie. Czemu? Dwaziko. Co pana jeszcze pika? Coś panu piknęło jeszcze. Kamera. Mam płytki sygnał. W piasku. Płytkę albo coś. Albo nie, piątka albo jeden grosz. Hehe, świeżynka. Niedawno zgubiona. Ja lubię piąteczki. Lecimy dalej. Na piąteczkę bije. No, zobaczymy, co to wyjdzie z tego. Nic nie słyszę. Ładna piątka. Już tak biją, że... Co jest ciekawe, jestem. Jest złotówka. PRL. O cieniu. 2 złote PRL. Lecimy. Łańcico PRL. Poleżały sobie trochę. Koniec. Starczy. Ponad 3 godziny. Pogoda akurat taka jaka trzeba. Zero wiatru. I ciepło jest. Czas na podsumowanie tego odcinka. Z Juraty byłem na plaży nad Bałtykiem i na zatoce byłem. Pokażę wam, co znalazłem. I ale znalazłem 30, 40, 50, 60, 67 zł. Pereli i tych drobiazgów. E-papierosik, nie wiem, co to jest. Wyszczelona. To nie wiem, jakaś prążoletka była czy co, nie wiem. To nie jest metalowa, chociaż cholera wie, może jakaś obejma czegoś. Mniejsza z tym. W każdym razie udane to było poszukiwanie. Będę tu jeszcze siedział dzisiaj, ale to już będzie w następnym odcinku. Pójdę na wieczór do i na Bałtyk, na plażę. A
potem pomyślę jeszcze. Pobędę tutaj jeszcze z jeden dzień na pewno. Co poza tym, pogoda piękna. Nie jest gorąco, więc można śmiało chodzić po plaży. Nie grzeje. Zresztą rano byłem, to jeszcze nie było tak gorąco. To by było wszystko. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następny. Kciuki do góry i wiadomo co, lecimy dalej. Jest jeden widz, który liczy na każdym odcinku, ile razy powiedziałem lecimy dalej i jeszcze coś tam liczy. Niech się cieszy. Ma co robić.